Lid ostatnio na swoje Instastory wrzucił krótki film, na którym ktoś taguje Lamborghini napisem Lifestyle, co jest totalnie w jego stylu, no i wyglądało to jak promocja albumu. W zasadzie długo wyczekiwanego albumu, który jak wynika z najnowszych informacji zadebiutuje już w październiku, czyli tak na dobrą sprawę lada moment. Ale czego dowiedzieliśmy się na temat Lifestyle do tej pory? Projekt to trzecia część albumu 2093, która została jednak przemianowana na zupełnie inny projekt. A na albumie ma łącznie znaleźć się 21 utworów, w tym track bonusowy. Gościnnie ma pojawić się tam chociażby Don Toliver. Lid wrzucił też na swojego SoundClouda numer Turn Me Up, który jest w starym stylu rapera. Dużo osób komentuje, że jest to coś jak hit z 2021 roku, czyli można powiedzieć w złotych czasach. Track brzmi świetnie i ogólnie spotkał się z bardzo dobrym odbiorem słuchaczy. Dajcie znać, co o nim myślicie, no i czy czekacie na premierę Lifestyle, bo może być to albo przełomowy album w historii rapera, kolejny ten sam projekt lub nieudany eksperyment, oczywiście z nadzieją na to pierwsze. Kanye i Ty Dolla Sign, oprócz dwóch albumów Vultures, które ukazały się w tym roku, planują jeszcze wydanie trzeciej części. Co prawda nie zgrywa się to z pierwotnymi terminami, które zakładały, że trzecia odsłona ukaże się jeszcze w zasadzie na początku tego roku, ale cóż, warto wiedzieć, że projekt faktycznie istnieje. Ty Dolla Sign niewinnie, bo pod jedną z instagramowych transmisji na żywo napisał, że Vultures 3 rozwali nam głowy, ale patrząc na drugą część Vultures, no to mam niestety duże obawy. Oby wyciągnęli wnioski, no i faktycznie już nie spieszyli się z premierą, no bo i tak sporo przestrzelili z terminem. Po sezonie letnim rozpoczynamy sezon klubowy już 4 października w krakowskim Frantiku wraz z chłopakami z Ofen, czyli ekipą z Turynu z Włoch. I co ciekawe, organizowali oni afterparty po koncercie Travisa Scotta w Mediolanie wraz z Chase'em B, więc zaczynamy z mocnym składem i jeśli jesteście z Krakowa, to nie może was tam zabraknąć. Bilety dostępne na bramkach. Następnego dnia, 5 października, w katowickim Królestwie zagra dla was Okekel, jeden z najmocniejszych graczy z undergroundu, który swoim ostatnim albumem pokazał, że warto na niego liczyć, a stawia coraz mocniejsze kroki. Już niedługo dropi 1000 mixtape, więc 5 października na pewno usłyszymy od niego kilka nowości, bilety dostępne również na wejściu. Tego samego dnia gramy w Łodzi w Willi, więc po raz kolejny w trapowym klimacie. Zagra dla was łódzki artysta AG, który ostatnio stawia coraz pewniejsze kroki w branży muzycznej. Wszechstronny, utalentowany artysta, który nie zamyka się na jedno brzmienie i ma w zanadrzu wiele mocnych numerów, bilety dostępne na bramkach. Playboi Carti już chwilę temu wydał All Red wraz z klipem, który trafił do nas kilka dni później. Okazało się, że singiel zrobił ogromny wręcz ruch na streamingach i w tym momencie na samym Spotify ma już ponad 57 milionów wyświetleń. Co ciekawe, All Red już w pierwszym tygodniu osiągnęło połowę liczby odtworzeń Whole Lotta Red, czyli poprzedniego albumu Cartiego, co już samo w sobie mówi, jak bardzo głodni są fani. Zaprezentował też bardzo fajny snippet nadchodzącego tracka Dzieciakowi na ulicy, a do tego, jak wynika z najnowszych informacji, wraz z The Weeknd'em planują już lada moment wydanie Timeless, czyli utworu, na którego premierę czeka każdy fan Cartiego, bo to, jak się tam zaprezentował, no to zupełnie inny poziom. Mówi się też, że do utworu ma powstać klip, co również napawa optymizmem. Ciekawe, jak to wyjdzie, no i pytanie, czy będzie to brzmiało tak samo dobrze, jak w wersji na żywo. No i update, bo w piątek dostaliśmy już singiel, który brzmi dobrze, ale zdecydowanie gorzej niż podczas performance'u na żywo, gdzie jednak ta surowość, ten klimat i nawika wybrzmiewały dużo lepiej. Jest to dość popularna opinia, ale taka jest prawda. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie. Dostaliśmy także vlogowe nagranie, gdzie Playboi Carti wprost odnosi się do sytuacji z Luckym. Jeśli nie znacie tematu, no to koniecznie sprawdźcie ten odcinek. Mogę powiedzieć jedynie, że raperzy mają ze sobą spięcie, no i Carti postanowił zaczepić go również w tym vlogu, nie podając co prawda jego ksywy, ale chyba łatwo się domyśleć, że chodzi o Luckiego. Your contract, you know what I'm saying? It's double O Benny, man. You should have signed to the O. You passing out chains, Lambos. Świetne wyniki wykręcił też Travis Scott, który debiutem swojego Days Before Rodeo na streamingach i w wersji fizycznej dosłownie pozamiatał rynek muzyczny i pokazał, jak dobry i przemyślany był to ruch biznesowy. Travis Scott i Days Before Rodeo to numer 1 na Billboard 200 i zarazem jest to trzeci największy debiut albumu w 2024 roku. Mocne jak na to, że jest to tak naprawdę 10-letni mixtape. Days Before Rodeo ustanowiło też rekord największej liczby sprzedanych winyli, jeśli chodzi o rap, z wynikiem 149 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Ciekawe, czy kolejny projekt Travisa będzie w stanie to przebić, bo to, co tu się wydarzyło, jest czymś wręcz niesamowitym. Można by nawet powiedzieć, że wydanie tego tape'u na streamingi i wersji fizycznej było jedną z najlepszych decyzji życiowych Travisa Scotta. Dajcie znać, czy nadal słuchacie. 11 października pojawimy się też we Wrocławiu. To nasze miasto, więc nie mogło być się bez melanżu. Sprawdzajcie nasze social media po więcej informacji, ale jedno możemy wam obiecać, będzie grubo. 12 października w warszawskim klubie ASAP zagra Cairo Keys, czyli bardzo mocny, jeden z najbardziej viralowych raperów na scenie.
scenie w UK. Raper z Londynu, który niegdyś współpracował z Central Cee na tracku Band to Band i w zasadzie pomagał mu stawiać pierwsze mocniejsze kroki. Ma ponad 2 miliony miesięcznych słuchaczy na Spotify, a jego ostatni prawdziwie viralowy track Gang, który ma już ponad 37 milionów wyświetleń na samym Spotify, zna już chyba każdym, a wracając jeszcze do jego relacji z Senchem, to nie są one teraz najlepsze. Panowie byli przez lata przyjaciółmi, Cairo Keys pojawiał się w klipach Central Cee, chodzą plotki, że Sench miał odwrócić się od Cairo, a każda bardziej popularna wzmianka na temat ich beefu jest przez Cairo lajkowana. Do tego raper przewijał nawiązania do ich przeszłej relacji na trackach, zarzuca mu również kradzież stylu, dripu i flow, a potem odwrócenie się od niego. Po prostu Sench miał nie okazać mu należytego szacunku i ma czerpać z jego twórczości, zyskując na tym korzyści i nie przekazując nic. Czy kiedyś się pogodzą? Trudno powiedzieć, ale jeśli lubicie muzykę z UK, no to nie może was zabraknąć 12 października w Warszawie. Bilety dostępne w serwisie biletomat.pl, link macie w opisie. Ian, czyli raper, który w tym roku bardzo mocno wszedł do mainstreamu i zaskoczył w sumie wszystkich słuchaczy rapu, sprawia wrażenie dość pracowitego gościa. Poogłosił ostatnio, że pracuje już nad nowym albumem, a właściwie jest już na jego wykończeniu. Warto też powiedzieć, że w czerwcu tego roku wydał swój poprzedni projekt, który sprzedał się w liczbie 16 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu, ale był to taki pierwszy poważny album rapera. Pokazał nam też nowy snippet, który brzmi świetnie, zobaczcie zresztą sami. Czekamy bardzo mocno, bo Ian to mimo wszystko dobrze zapowiadający się gracz na obecnej scenie, który wbrew pozorom pracował na to, co ma teraz, a i tak jeszcze wiele przed nim. Dajcie znać, co o nim myślicie. Young Dolph zginął już prawie 2 lata temu. Legenda rapu, trapu z Memphis, człowiek, który zainspirował mnóstwo osób na całym świecie i gość, który przez lata będzie niedoścignionym goatem z tamtego miasta. Mimo tego, że sprawa ma już kilka lat, to nadal się wyjaśnia. Ława przysięgłych co prawda orzekła ostatnio, że Justin Johnson jest winny morderstwa Young Dolpha, które miało miejsce 17 listopada 2021 roku. Oprócz zarzutów morderstwa pierwszego stopnia dostał także nielegalne posiadanie broni oraz spisek w celu popełnienia zbrodni. Mężczyzna został już skazany na wyrok dożywocia, ale to nie koniec nowych informacji na ten temat. Inny człowiek sądzony w sprawie śmierci Dolpha, czyli Cornelius Smith, zeznał, że zamach na rapera był planowany i mieli dostać za to pieniądze. Osoba, która pociągnęła za spust, czyli Justin Johnson, miał dostać 40 tysięcy dolarów, a Hernandez Jovan, który miał opracowywać całą akcję i miał być jej mózgiem, miał dostać 20 tysięcy dolarów. Za zleceniem zabójstwa miał stać, uwaga, uwaga, brat Yo Gotti'ego, czyli Big Duke, który miał spotkać się ze sprawcami chwilę przed całą akcją. Young Dolph miał mieć tego świadomość i podobno jeszcze kilka dni przed całym zdarzeniem o wszystkim wiedział. Brat Yo Gotti'ego został zamordowany na początku tego roku, bardzo możliwe, że w związku z tą właśnie sytuacją. Ludzie z półświatka raczej o wszystkim wiedzieli, no i przecież krążyły jakieś tam plotki, których wcale nikt nie musiał jakoś specjalnie weryfikować, żeby zrobić coś takiego. Przypominam, że to, iż brat Yo Gotti'ego miał związek z zabójstwem Young Dolpha, zostało już potwierdzone przez jednego ze sprawców i zeznawał to przed sądem. Ma to związek najprawdopodobniej nie tylko z beefem z Gotti'im, ale także z ulicznymi porachunkami oraz półświatkiem, co raczej nie jest żadną tajemnicą. To uliczni raperzy, a Memphis to jedno z najniebezpieczniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. Young Dolph to, jeszcze raz podkreślam, jeden z największych talentów muzycznych, jakie straciliśmy, a jego śmierć bolała bardzo mocno. Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony track Young Dolpha. Sprawdzajcie naszego Instagrama, na którym publikujemy informacje o nadchodzących imprezach, czy TikToka, na którym znajdziecie filmy w krótkiej formie. Linki macie w opisie. Sean Diddy Combs to, jak wskazują najnowsze informacje, okropny i okrutny człowiek, który stał w zasadzie na szczycie branży muzycznej, poznawał ze sobą ludzi i był jedną z najbardziej wpływowych osób w tym biznesie. Od lat żył w kontrowersji, bo wiele osób uznawało go po prostu za dziwaka, który pozwala sobie na za dużo. Prosty przykład. Teksty, które gadał do Meek Milla, wyglądało to bardzo, bardzo dziwnie. Man, you doing it, man, you deserve it, daddy. You put in that work. Do tego jego relacje z nastoletnimi wówczas artystami takimi jak Usher, któremu miał zapewnić dogłębne poznanie branży muzycznej od środka, cokolwiek to znaczy, i Justin Bieber, do którego miał podchodzić bardzo agresywnie i miał do niego jakieś tam wyrzuty oraz spędzał z nim sporo czasu. Jest też masa innych przykładów jego nachalnego, dziwnego zachowania, które było wytykane chociażby przez 50 Centa, który nie gryzł się w język i mówił to, co myślał. Diddy został aresztowany 16 września w Nowym Jorku, a prokuratura od dłuższego czasu opracowywała jego case. Ze względu na zarzuty dotyczące m.in. właśnie handlu ludźmi, stosowania przemocy, chociażby w stronę swoich byłych partnerek, co widać nawet na monitoringu jednego z hoteli. Przeszukano jego posiadłość, gdzie znajdowała się masa broni, co raczej nie było żadnym zaskoczeniem, ale skąd wzięło się tam 1000 butelek olejku oliwki dla dzieci oraz lubrykantów. Ludzie nad tym zaczęli się najbardziej zastanawiać, a co jeszcze dziwniejsze, każdy z magazynowych sklepów Costco informuje, że nie sprzedał mężczyźnie takiej ilości butelek oliwki dla dzieci. I w tym momencie
momencie robi się to jeszcze bardziej zagmatwane. Wiele rzeczy też kręci się wokół tych dziwnych i tajemniczych imprez u Didiego, na które zapraszał wielu celebrytów, a oni regularnie na nie przychodzili. Miał pojawiać się tam nawet Leonardo DiCaprio, który widnieje na zdjęciach, a Combs stwierdził, że miał być jego ulubionym gościem. Wiele osób twierdzi, że na owych imprezach odbywały się homoseksualne orgie i miał uczestniczyć w nich Didi oraz wielu innych celebrytów. Do tego na imprezach miały pojawiać się takie osoby jak Megan Fox, Jay-Z, Meek Mill, LeBron James i wiele innych znanych nazwisk. Spójrzcie też sami na reakcję Travisa Scotta, jak Didi zaczął do niego wygadywać jakieś dziwne rzeczy i się do niego zbliżył. Raper wiadomo, że teoretycznie w żartach zaczął uciekać, no ale wygląda to bardzo dziwne w obliczu tej całej sytuacji. No i wiadomo, że Travis Scott nie był na liście gości na tych imprezach. Prawdopodobnie doskonale wiedział, co się tam dzieje. Do tego Didi podczas wywiadu z 2002 roku stwierdził, że przetrzymywał kobiety na tych imprezach, co zostało oczywiście odebrane jako żart, no ale również w obliczu tej sytuacji wygląda to bardzo dziwnie, no i trochę pokrywa się z jego zarzutami. Didi przebywa w tym momencie w celi dla osób, które chcą popełnić samobójstwo i prokuratura tłumaczy, że Didi ma problemy psychiczne. Do tego nie ma możliwości na jego wypuszczenie za kaucją, która miała nawet osiągać pułap 50 milionów dolarów, co zostało odrzucone nawet po tym, jak zespół prawniczy Didiego orzekł, że 54-latek nie będzie spotykał się z kobietami, nie będzie miał dostępu do telefonu i internetu, nie będzie korzystał ze swoich nieruchomości, będzie pod stałym nadzorem oraz będzie poddawał się testom narkotykowym. Prokuratura się na to nie zgodziła ze względu na możliwość manipulowania świadkami oraz ich zastraszania przez Didiego czy jego ludzi, i jest to całkowicie zrozumiałe. Istnieje również teoria, która mówi, że po jego aresztowaniu zwolnieni zostali ludzie z poważnych stanowisk w dużych korporacjach i podobno całe mnóstwo osób jest to zamieszanych. Bardzo możliwe, że zupełnie chcą go też odizolować od innych więźniów, żeby nie miał kontaktu ze światem, bo jest to bardzo duży case, a grozi mu wiele lat za kratami, a nawet dożywotni wyrok więzienia. Zależy, co mu udowodnią. Na ten moment wygląda, że przynajmniej do rozprawy, która zaplanowana jest na 9 października, spędzi czas w zamknięciu, a podczas tej rozprawy ma rzekomo zeznawać, więc zobaczymy, co powie, no bo jest to bardzo ciekawy temat. Wracając jeszcze do tych olejków dla dzieci, no to prawnik rapera i biznesmena informuje, że ten kupił taką ilość olejków dlatego, że jest Amerykaninem, no i oni lubią kupować rzeczy w hurtowych ilościach, no i co to ma być w ogóle za tłumaczenie? Totalnie głupie. Do tego Didi odmawia jedzenia w areszcie, no bo martwi się, że ktoś będzie chciał go otruć, a po przeszukaniu posiadłości 54-latka znaleziono też tajemniczy tunel, w którym jest kino mogące zmieścić 30 parę osób, siłownia oraz piwnica z winem. Tunel wygląda bardzo dziwnie i niepokojąco, prawdę mówiąc. Dajcie znać, co o tym myślicie, no i czy czekacie na kolejne informacje, a ja dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego.